Dzień dobry, witam serdecznie w Wiosce Dziecięcej w Karlinie, jak my mawiamy w naszym miejscu na ziemi. Bo jest to miejsce wyjątkowe. To tutaj 14 domów przygotowanych pod zbudowanie opieki zastępczej w formie rodzinnej. 14 jest zbudowanych, natomiast nie wszystkie są dla rodzin. Mianowicie w jednym z nich jest placówka wsparcia dziennego i pomagamy od 5 lat rodzinom i dzieciom z terenu miasta Karlino. W pozostałych 13 chcielibyśmy, żeby były rodziny. Podkreślam, chcielibyśmy, bo niestety w 11 mamy tylko rodziny, natomiast dwa domy stoją puste. Zadacie Państwo pytanie, dlaczego? Dlatego, że jest w całym kraju duża trudność pozyskania, że tak w cudzysłów powiem, ludzi, którzy chcieliby, ja nazywam to, w ten sposób realizować się życiowo. Bo to nie jest do końca praca, to jest takowa, czasami używamy słowa misja, spełnienia się dla innych ludzi, a konkretnie dla dzieci. I faktycznie i do rodzicielstwa zastępczego, i do u nas stowarzyszenia nie wiemy do końca, jaka jest przyczyna, ale jest wielka trudność pozyskania ludzi, małżeństw w przypadku wioski w Karlinie, którzy chcieliby w ten sposób żyć, opiekować się powierzonymi im dziećmi. Dzisiejsze święto, które mamy wspólne z rodzinami zastępczymi z Koszalina, to takie podsumowanie, bowiem 30 maja jest Ogólnopolski Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. 1 czerwca Dzień Dziecka, więc dzisiaj łączymy razem w postaci festynu. Przyjechały rodziny zastępcze, dzieciaki, opiekunowie, rodzice z Koszalina, nasze rodziny wioskowe, dzieci z Karlina. Karlino jest takim, powiem, ewenementem w SOS na świecie, bowiem w innych wioskach na świecie, jest ich ponad 500, głównie opiekują się dziećmi mamy i mają do pomocy ciocie, następną kobietę. Karlino, ta wyjątkowość jest taka, że mamy właśnie samotne panie, które opiekują się dziećmi, ale mamy też 4 małżeństwa, które opiekują się dziećmi. W 3 małżeństwach są także dzieci biologiczne i razem to tworzy nową rodzinę wioskową. Kolejne wyzwanie, kolejna nowość, ale te 10 lat pokazuje, że można. Jeżeli to wszystko jest poparte właśnie wspólnym zrozumieniem, współpracą, to dla mnie jest słowo kluczowe, współpraca wzajemna z różnych jej częściach i obszarach, to jesteśmy w stanie robić naprawdę piękne dzieło, a efektem końcowym są nasi już usamodzielnieni młodzi ludzie, którzy mieszkają w Koszalinie, pracują, z zasobów Koszalina dostali mieszkania niewielkie, mają swoje miłości, tworzą swoje rodziny i to jest dowód na to, że to, co tu zrobiliśmy, przyniosło piękny efekt.